Cześć, dobry, witam wszystkich serdecznie w Klemeczku. Zagrajmy w XCOM Enemy Within i co was pewnie zadowoli, to nie grałem mega dużo czasu. W zasadzie minęły wszystkie odcinki, odkąd zasiadłem znowu do nagrywania, więc jest szansa na to, że dużo więcej osób trafi do naszej jakże zacnej grupki zawodowych żołnierzy. Ale co gorsza jest informacji, to taka, że kompletnie nie pamiętam, co ja powinienem teraz zrobić. Więc zobaczmy. Przyjaciele w potrzebie, mamy jakieś zadanie. Okej, ja bym chciał jeszcze sobie zobaczyć w takim laboratorium. Mamy lasery precyzyjne, dział techniczny, mamy troszeczkę pieniędzy. Buduj instalację, jak to wygląda? Aha, laboratorium, kopanie, generator zasilania, szkoła oficerska. Ktoś mi polecił, bym zbierał te bonusy do generalnie satelitów. Czy ja mogę wystrzelić jakiegoś satelitę na orbicie? Mogę mieć jeszcze 3. Świetnie i żadnego do dyspozycji, więc trzeba na gwałt robić satelity. Świetnie. Dział techniczny. A, i satelity się już tworzą, akurat 2. Super, możemy na trzeciego zacząć robić. I ktoś mi mówił też, żeby nie wysyłać wszystkich satelitów jakby na orbitę, gdyż wtedy nie będę mógł zbierać meldu, albo będę mógł zbierać go dużo, dużo mniej. No nie, zobaczymy. Na razie zobaczymy przyjaciele w potrzebie. Cóż tu takiego się szykuje? Mamy misję od Rady. Do jednego z naszych kontaktów zgłosił się członek triady. Sam człowiek nas nie interesuje, ale podobno w jego posiadaniu znajduje się w jednym swoim rodzaju technologia. Musimy to sprawdzić. Kolejne szczegóły prześlemy do centrali. Nagrody 2 naukowców i 2 techników. Rozpocznij w takim razie misję! Pięknie. To jest misja rady. Więc może pierwsze udostępnianie przedmiotów wszystkich. My tak. Jeszcze raz udostępnianie przedmiotów, tak jest. I kogo byśmy chcieli pozbierać? Na pewno chcielibyśmy zabrać żołnierz Mech, jest jeszcze 3 dni. Wilty. Wiem, że niektórzy to szał doprowadza to, że ich tak ponazywałem, ale już co mam innego począć? Po prostu łatwiej mi się wtedy zorientować. Wukru przysłał mi reklamę, nie interesuje mnie to. Dobra, zacznijmy może od... O, żołnierze wsparcia są generalnie. A, bo Wilczek umarł. Dobra. To zaczniemy, moi drodzy, prawdopodobnie, weźmiemy sobie tego Norwega, albo tą roweszkę, jednego żółtodzioba, weźmiemy sobie jednego szturmowca, myślę, że weźmiemy też drugiego szturmowca, weźmiemy sobie jednego grenadiera, weźmiemy Kurosaru i weźmiemy oczywiście Wilti. To jest nasz zestaw, moi drodzy. I co teraz możemy sobie zrobić? Żółtodziób dostałby w takim... Nie, granat mu zapewni awans. Potrzebujemy kogoś, żeby awansował. Tak, tutaj. Space Chaos. Zrobimy ci wyposażenie i ty, moi drogi, będziesz spełniał rolę medyka akurat tutaj. Czy my mamy w ogóle jakieś możliwości wymieniania? Nie, mamy tylko apteczki i granaty, tak? Nie mam też możliwości. Nie, mam jeszcze jakieś bronie przecież. Dobra, no to przede wszystkim wyposażenie. Tak, tutaj. Tu nie mam nic. Ale pistolety, właśnie. Pistolet laserowy, to się przyda. Tu wyposażenie. Tu tak samo. Pistolet laserowy dla Wiltiego. Mhm. Czy granadier może już mieć jakiś karabin? Nope. Tutaj też nie i tutaj też nie. Żadnego też nowego pancerza nie mieliśmy. Nie mamy, świetnie. To sprawdźmy w takim razie, czy możemy tutaj coś zrobić. O! Mamy karabin laserowy, świetnie. To Space Chaos, wiesz co? Dostaniesz w takim razie karabin laserowy. To zdecydowanie byśmy chcieli ci dać. I Sierżant Briggs, czy... Briggs czy nowy dostanie? Wiecie co, ten ma granat, on tak może, powiedzmy, nam zdobyć jakieś, powiedzmy, killa. A dwóch szturmowców z karabinami laserowymi. Rezygnujemy tutaj troszeczkę ze strzelby, ale mam wrażenie, że bardziej będziemy potrzebować tutaj walki na dystans. Okej, to jest mój skład. Zabieram was, chłopaki, na misję. Mam też kandydata na tą Norweszkę, jeżeli tylko przeżyje. Ale na razie nie będę mówił, kto to jest, czyli rozpoczynamy, moi drodzy, misję. To sobie wytnijmy. Czy my będziemy walczyć za dnia? Jezus Maria, jak daleko miał być za dnia. Dzień! Pięknie. Rozpocznij atak. Czy nie byłoby szybciej, gdybyśmy polecieli z drugiej strony? Miejscem kolejnej operacji są Chiny. Co to jest za misja? A nie kojarzę tego w ogóle.
Odeskorkuj VIP-a i artefakt obcych do miejsca ewakuacji. Likwiduj wszelki opór i VIP musi przeżyć. Okej. Oj, a jak ja dawno nie grałem, coś czuję, że będą fejle. Nie znam tej misji, moi drodzy. To jest chyba jakaś misja z dodatku, albo DLC. To pewnie z wami mam się spotkać. Ktoś, kto obawia się odwetu, nie wszedłby tu w ten sposób. Zabijanie ludzi jest podobne. Wkrótce połapią się, że zniknąłem. Szczególnie, że mam ze sobą to coś. Jeśli zabierzecie mnie ze sobą, jest wasze. Okej, okay, przekonałeś nas. To nasz człowiek. Zdaje się, że ma ze sobą paczkę. Musimy doprowadzić go bezpiecznie do miejsca ewakuacji. Jego dawni pracodawcy, no i najeźdźcy, zapewne będą go szukać. Mamy nowy cel. Okej, okay, będziesz go tam to transportować. No super. To w takim razie... Weźmiemy sobie... Aktualnie to myślę, że Kurosaru, i to chyba zajmiesz nawet pozycję gdzieś tutaj, żebyś mógł strzelać we wszystko. To jest chyba jakiś cmentarz, gdzie byśmy w ogóle chcieli pójść. Tak, to jest misja z DLC, moi drodzy, na bank. Okej, okay, ja bym chciał cię ustawić sobie tutaj w takim razie. Świetnie. Skaner bojowy jak najbardziej. Pokaż mi po prostu region naprzód. Zobaczmy, czy coś się tam znajduje. Dobra, widzimy, już wiemy, gdzie przynajmniej gdzie są ufoki. Teraz pytanie, czy ty jesteś w stanie go tam trafić, jeżeli cokolwiek by się działo? Wilti, jaki ty masz w ogóle? Zobaczmy. Strzał w głowę, premię, oznaka walki w mieście. Bo to, że Kurosaru ma umiejętność strzelania chyba do wszystkich, którzy są w zasięgu, to wiemy na pewno. Ale czy Wilti też to posiada? Nie. Wilti ma za niski poziom, żeby się w ogóle na to mierzyć. Więc tu sobie zrobimy po prostu... Myślę, że sprint za tą pozycję. Pięknie. Zang. Nie wiem, skąd wziął to mój szef, ale przyjmował oferty od różnych kontaktów, niezależnie od ich intencji. I teraz pytanie, czy byłoby lepiej, żebyśmy poszli tędy, bo moglibyśmy wywalić dziurę w murze, czy szukam najbezpieczniejszej drogi aktualnie. Albo moglibyśmy pójść tędy. Tutaj jest w sumie takie, wiecie, całkiem może być sensowne, bo nie wiem, czy środkiem by się opłacało tutaj iść. Okej, moi drodzy, na razie to ja wiem, że chcę go sobie chyba wysprintować. Może jego przesuniemy na samym końcu. Weźmiemy nowego. Zajmiesz pozycję tutaj. Pięknie. Może jeszcze nie. Warta jeszcze nie. Teraz Grenadier. Grenadiera to właśnie bym chciał sobie umieścić tutaj z przodu, żeby ewentualnie reagował na każdy strzał, jaki będzie. No i teraz pytanie, czy my chcemy wysprintować go? Myślę, że to nie będzie zły pomysł. Tutaj sobie wysprintujemy, czy może za jakąś większą osłonę. Wiecie co? Zobaczmy jeszcze dalej. Dobra, na razie wysprintujemy cię tu. Rozumiem, podchodzę do celu. Tutaj i tak nikogo nie obudzimy przecież. Świetnie. I jeszcze naszego drugiego. Myślę, że tutaj, żeby się osłaniał. No i tego Chińczyka tak samo za kogo? Cholera, nawet nie wiem, kto to jest. Kto to jest? Dobra, na razie nic. Ty masz w takim razie oddać wartę, bo z tego co kojarzę, to masz chyba pierwszy strzał. Przykład, szybka reakcja, właśnie. Daje dodatkowy strzał reakcji, jeżeli żołnierz był w trybie wart, trafi pierwszym strzałem reakcji. No to oczywiście warta. Tutaj również warta. Zachowajcie czujność uderzeniowe 1. Zbliżają się do was siły wroga. Okej, okay, pięknie. Oh, yeah, pięknie się ustawiłeś. To już trochę gorzej.
ładnie. Jeden załatwiony. Tylko, że tam ustawią tą cholerną wartę, będzie gorzej. Zobaczmy, czy da się ciebie. Kurosaru. 45 szans tylko? No to po prostu. A może damy żółtodziobowi szans? Nie, żółtodziób może zaraz oberwać, jeżeli się ruszy. To nie, to po prostu tutaj robimy sobie na tej zasadzie. Nie zatruje nas też, bo jest za daleko. A my was sobie wysprzątamy, tak bezpieczniej. Okej, okay, teraz żółtodziób ma przejść tutaj. Świetnie. Panowie. Tak samo. Teraz dobre pytanie, gdzie powinniśmy się przenieść? Tu mamy tą snajperkę. Wiecie co? Ją możemy przenieść. Wysprintujemy sobie Wilti, znaczy jego. Wiltiego wysprintujemy tutaj. Zank jeszcze zostaniesz. Ty w takim razie zrobisz kolejną reakcję. Ewentualną agresję wrogów. Myślę, że wysprintujemy się teraz tutaj. Ci dwaj żołnierze będą osłaniać nasz cel. Pięknie. Zanga ustawimy sobie tutaj. Wydawała się prosta. Dostarczenie sprzętu do określonego pięknie. Punktu przekazania. I ciebie ustawimy. No i to jest dobre pytanie. Gdzie bym cię teraz chciał ustawić? Co? Może tutaj? I Space Chaos weźmiesz wartę. Świetnie. Ty też warta. Mamy meldunki o wysokiej aktywności UFO-ku w tym rejonie. Zbliżają się do was siły wroga. Wiecie, czego nie lubię? W momentu, gdy faktycznie przeciwnik w ten tak głupi sposób zaczyna się pojawiać. Bo wtedy, jeżeli ustawisz wartę, no to może być to dla nas problematyczne. Cel nie został trafiony. Ale został zabity, świetnie. Tylko, że gorzej ty to byś już kończy amunicja, tak? Więc robisz przeładowanie, świetnie. No i co, żółtodziób zasuwa dalej. Zobaczymy, czy się uda. O, udało się, świetnie. Tu w takim razie Wilti do przodu, pięknie. Weźmiemy sobie teraz ciebie gdzieś tutaj. Briggs, dziękuję. Space Chaos zajmie pozycję tutaj, a nasz drogocenny ładunek. Kiedy zobaczyłem to urządzenie, schowa się w tym czymś. Się skutków naszego zaangażowania. Ciekawe, o co chodzi, wiecie? Dobra, zobaczmy, czy tutaj w takim razie. Ja mógłbym go troszeczkę wycofać, wiecie, bo ja się troszeczkę o niego zaczynam bać, więc przemieścimy się prawdopodobnie tutaj. Nie chcę, żeby mnie tutaj jakoś okrążyli dziwnie. Teraz zrobimy wartę w tym miejscu. Ty zmienisz pistolet. I również ustawisz wartę. Space Chaos stawi wartę. No i Briggs tak samo. Nic się nie stało, tak? No dobra. Czyli żółtodziób. Zasuwaj dalej. Prawdopodobnie coś obudzisz. No właśnie. Okej. Okay. Masz pełną osłonę i to mi się właśnie nie podoba, że ty masz pełną osłonę. Znaczy w takim razie Kurosaru, nie jesteś w zasięgu, tak? 36% to trochę mało. A gdybyśmy teraz się postarali zlikwidować rakietą. A. Dobra, kto z was ma... Czy ona w ogóle... Czy on ustawił wartę, bo nie spojrzałem. Wilti. Błyskawiczny refleks, więc ewentualnie ciebie mógłbym wykorzystać. Albo spróbować wykorzystać. No co jest pewne? Pewne jest to, że mogę go stąd nie trafić. Bo granat to nawet nie dorzuca do niego. Troszeczkę głupio jest ustawiony faktycznie. W życiu przekroczyłem wiele granic, ale teraz wszyscy mamy wspólnego wroga.
Tak jest, tak jest, tak jest. Dobra, tutaj chyba ustawimy sobie wartę. Tylko muszę pomyśleć chwileczkę. Wilti. Nie masz błyskawicznego refleksu, więc ruszymy się w takim razie Space Chaosem. Tutaj. Pięknie. Ustawimy wartę. Tutaj też ustawimy wartę. Sądzę, że... Tu też mogę ustawić wartę. Troszkę się przeniesiemy do przodu. Tu tak samo warta. Teraz pytanie, co robimy z tym pajacem? A ja w takim razie chyba zrobię kucnięcie, wiecie? Żeby on mnie nie trafił. I tutaj zmieniamy na karabin snajperski, tak samo warta. Ty za to kucasz. Uwaga, dowódco. Mamy przerywany kontakt. To coś innego niż reszta. Co to znaczy innego niż reszta? Piękny strzał. Zdjął go... Space Chaos? Bardzo ładnie. O, kryzolity. Świetnie. Bardzo lubimy kryzolity. Nie, nie lubimy kryzolidów. No i dobra. Kolejna warta. Nietrafiony, ale trafiony został przez Iwanowicza. Pięknie. Cudownie wręcz. Dobra, w takim razie skitramy się teraz troszeczkę dalej. Mam nadzieję, że nic nie odpalę głupiego. Przeniesiemy was w takim razie tutaj na kolejną pozycję. Świetnie. Teraz tutaj. No i pytanie. Dobre pytanie będzie brzmiało, w jaki sposób mamy cię ukryć? Może tutaj sprintować? Możemy tutaj się ukryć. Teoretycznie to będzie tylko pół ochrony, więc prawdopodobnie wybiorę bezpieczniejszą drogę i schowam cię tutaj. Plus jeszcze kucniesz. Świetnie. I teraz pytanie, czy my chcemy przeładować broń, czy może pójdziemy tędy do przodu jakoś? To może być całkiem ciekawe rozwiązanie, wiecie? Żeby tędy się przemieścić do przodu. Albo możemy po prostu nie budzić ich, no jakby niepokoju, i postarać się gonić naszych żołnierzy. Więc chyba pójdziemy tą drogą, żeby nie spulować jakiegoś większego tałataństwa, które się tam, powiedzmy, będzie panoszyć. Jeszcze nam został Kurosaru. I Kurosaru tak samo na tą pozycję. Muszę ci jak najszybciej kupić lepsze snajperki. Więc tak, tu robimy sobie wartę. Tutaj z pistoletem zrobimy również wartę. No i pytanie, czy ja chcę przeładować? Mamy jeszcze dwa strzały teoretycznie, więc wiem, że kryzalit może do nas biec. Zatem ustawimy jeszcze dwie warty. Cztery warty na pewno sobie zabiją. Okej, okay, no to pięknie się właśnie wystawił. Dobra, pięć obrażeń poszło. Ale już niedługo. Okej, okay, kolejne warty. Mamy na podwyższenie, więc powinniśmy go zabić. Ale za to kryzalita mamy szansę wykosić za pomocą żółtodzioba. Zabiję go granatem prawdopodobnie. Świetnie. I zrobimy sobie... Jakie masz szanse? 66%. Czy marnujemy granat i będziemy mieć zwłoki kryzalita wtedy, jeżeli on go zabije faktycznie. Spróbujmy. Zmarnowałeś szansę. No, bardzo to logiczne, co powiedziałeś. Okej, 60% szans. No nie, pistoletem myślę, że go zaciukamy, nie będziemy marnować amunicję. Zdaje do 3 punktów obrażeń. Pytanie, czy my damy radę. No myślę, że tak. Pięknie. Dobra. Świetnie. Teraz przemieszczamy ciebie. Uchylenie. Tutaj Space Chaos do przodu, jak najdalej. I przy okazji przeładuj broń. Możemy krzać. Nie ma sprawy. Ty tak samo biegnij. Iwanowicz, też przeładujesz. Mogę się bać dalej. I zrobimy sobie jeszcze ruch na tej postaci.
Tak samo. Tylko mam nadzieję, że tu mi gdzieś hudzielet nie spadnie, bo to po prostu będzie tragedia. Myślę, że też zapiszesz. Nie zapiszesz, tylko... Przodujesz, broń! Nie? I wiecie co? I myślę, że rzucę sobie kolejny skaner bojowy, tylko tym razem... O, właśnie, gdzieś tutaj może. Chcę zobaczyć, co się tam kryje. Czy coś się w ogóle tam kryje. Poprawiam widoczność. Dobra, wrogów brak. Uważajcie, panowie i panie. Mamy informację, że zbliża się do was nieprzyjaciel. Spoko. Warta jest bardzo daleko od nas, więc to nie powinno być dla nas wielkiego zagrożenia. Weźmiemy żółte dzioba. Do przodu. Pięknie. Teraz tutaj kolejna postać. Space Chaos zajmie miejsce. Świetnie. Briggs. Briggs, ja cię poproszę. Właśnie, ja bym cię poprosił. Dobre pytanie. Na razie to weźmy naszego Chińczyka. Chińczyka przesuniemy sobie tutaj. Niedaleko, ale kucniesz sobie przy okazji. Tam nie ma żadnych wrogów, więc teoretycznie moglibyśmy nawet zesprintować tutaj, albo tutaj. Tak, zesprintujemy sobie. Nie wykonamy żadnej akcji, ale przynajmniej zajmiemy pozycję lepszą. No i tu ustawimy, więc tak, Kurosaru na pewno ustaw Bartę. Ty na pewno przeładuj broń. Bo ci ta Warta niewiele da. Tak samo Wilti ustaw Wartę. Tak samo Space Chaos tak samo. Tu natomiast troszeczkę do przodu. I też ustawisz Wartę. Gdyby ktoś się do nas zbliżał. Właśnie otrzymaliśmy informację, że wróg zbliża się do waszych pozycji. Szykujcie się. To jest już perfidne, że go nie wykryła Warta. Okej. Okay. Mamy za to cel w takim razie dla żółtodzioba. Oj, gorzej. Dobra, mam nadzieję, że nie zatrują go. Mhm. Dobra, on zazwyczaj ma zatrucie w 6... Wiecie co jest to problematyczne z nim? Że jak on rzuci tą chmurę, to ta chmura się utrzymuje długo. Ja będę musiał minąć jakoś... w określony sposób przeciwnika, żeby dobiec do niego. Więc robimy tak. 100% szans na zabicie. Zdaje do 4 punktów. Granat nie zużyjemy wtedy. Spróbujmy. Bardzo ładnie. Udzielec został zabity. Teraz Wilti. Kurosaru, czy ty masz tą umiejętność skaner bojowy? Widok drużynowy, to nie, spróbujmy użyć Wiltiego. 85%, to jest bardzo dużo. Zabij go. Pięknie. Dzięki temu troszeczkę dostaniemy więcej punktów. I co robimy tu? A wiecie co, a tutaj zrobimy sobie tak. Po prostu rzucimy tu granat i się nie martwimy resztą. Pięknie. Dobra, kolejny wyeliminowany. Cudnie. Okej. Zang. I teraz jest problem, bo on musi przebiec jakoś pomiędzy nimi. Zanga. Chuj, teraz... I teraz mnie denerwuje to, bo ja nie wiem, gdzie ta chmura jebana jest, wiecie? Chmura jest kurwa tu, czy gdzie? Dobra, wydaje mi się, że jest tu. Tu go jakby odrzuciło. To co, to za... Zapisz i wyjdź, no pięknie. Dobra. Dobra. Okej, nie został zatruty. I tutaj lepiej nie podchodzić, więc... Wiem, że ten chyba można przebiec na spokojnie. I tu ustawimy Wartę w takim razie. Teraz. Warta również w tym miejscu. I Kurosaru.
Sądzę, że zajmiesz pozycję troszeczkę bardziej do przodu. Świetnie. Zmienisz na pistolet. I też warta naszego przyjaciela. Poprosimy znów o pochylenie się. Dwa samochody zdetonowane. Nawet jakby tam coś stało, to nie ma szans przeżycia. I po prostu moja tura, tak? No okej. Okay. W takim razie Space Chaos. Zobacz, tam jest czysto. Wygląda czysto. Teraz żółto dziób. Również przebiegniesz. Świetnie. Wilti. Wiltiego byśmy sobie zabrali stąd. Czy Kurosaru? Kurosaru pobiegnie do przodu. Myślę, że nawet gdzieś tutaj się ustawimy nim. Okrążmy te schodki. Super. I teraz tak. Wilti. Zostaniesz w tym miejscu. Zanga. Zanga sobie stąd zabierzemy. Na razie przemieścimy się troszeczkę dalej. Nie będę szaleć. Nie wiem, co mogę tam spotkać. I ty robisz wartę. Tak samo. Briggs. Briggs też warta. Mam nadzieję, że ten dym się rozwieje w następnej turze. Nie wiem, ile to on się potrafi utrzymać. Dobra, więc tak. Space Chaos. Do przodu. O, świetnie. Nie masz tego dymu cholernego. Tutaj w takim razie od razu biegniemy sobie w to miejsce. Przetransportujemy żółto dzioba również tutaj. Zanga teraz za samochód. Na sprincie. Ma pełną osłonę, ładnie. No i co dalej? Tu już nie ma nic, co mogłoby mi tak chyba naprawdę zagrozić. Zatem Kurosaru, ja bym cię prosił, żebyś tu zajął pozycję. Będziesz miał ładny ostrzał nawet na tamte pola, jeżeli cokolwiek się tu wydarzy. I bierzemy Iwanowicza. Iwanowicz, bardzo cię proszę, żebyś podbiegł dość daleko. Pięknie. Teraz zostaną jeszcze Wilti, którego nie porzucimy w tym miejscu. Zajmiesz pozycję tutaj. Świetnie. No i tak, tu robimy oczywiście wartę. Tutaj też zrobimy wartę. Tu robimy wartę na pistolecie Kurosaru. I nasz drogi Norwek też. Uderzeniowy jeden. Zbliża się do was przeciwnik. Powtarzam, nieprzyjaciel kieruje się na wasze pozycje. O, tu za chwilę zginie. Świetnie, dobrze się pojawił. O, piękne pudła, po prostu tak zajebiste, że aż boli. Cholera, wróg nadal stoi. Dobra, wstawił wartę. No to co, dajemy ci szansę po raz kolejny? Czy nie, no ja bym chciał, żebyś ty jednak... Kurwa, te ciała by mi się przydały, wiecie? Dobra, spróbujmy. Bardzo ładnie. To już na pewno będzie awans, więc... Xanker, witamy cię w drużynie, jednym słowem. Teraz, następnie... Myślę, że przebiegniemy sobie na spokojnie tutaj. Świetnie, sprintujemy. Teraz zasprintujemy sobie gdzieś tu. Zaraz tam będę. Iwanowicz do przodu. Okej, okay, Zang. Zanga byśmy sobie przemieścili tutaj. I kucniesz od razu. Pięknie. Ty robisz wartę, nic więcej ci nie doradzę. Kurosaru. Kurosaru zmieni teraz na snajperkę i też zrobi wartę. Dobra, karabin snajperski, ty natomiast przeładujesz broń. Ok, nic się tu chyba ciekawego nie dzieje, ale chyba i tak nie mogę przejść tędy bez skażenia, czy mogę? Mogę przejść bez skażenia, ok. To co, sprawdzimy, czy da się przejść bez skażenia, moi drodzy? Da się przejść. Świetnie.
Czyli Zang teoretycznie może się tu przemieścić. Ok, sprintujemy. Nice. Żyję, ale moje życie legło w gruzach. Zabawne, że moje życie potoczyło się tak niespodziewanie. Odwracam się od starych przyjaciół, żeby pokonać wspólnego wroga. Ciekawe, czy to jest jakiś ciąg zadań, czy po prostu jakaś pojedyncza misja, bo jeżeli to była tylko pojedyncza misja, to średnio. Urządzenie i nasz kontakt są bezpieczni. Wracajcie do sztabu na odprawę. Okej. Okay. Spodziewałem się czegoś więcej, powiem wam. Mam nadzieję, że to nie było tylko jedno zadanie z tego DLC. Nowy przyjaciel, odblokowano. Osiągnięcie. Nigdy go nie robiłem, tego zadania. Jeśli wszystkie nasze misje pójdą równie dobrze jak ta, obcy nie mają żadnych szans. Mm-hmm. Dobra, co mam? Żołnierz wsparcia, cudownie. Właśnie o to mi chodziło. Tu mamy kaprala. Mm-hmm. I to jest tak, zmysł taktyczny, agresja. Zwiększa 10% szans trafienia krytycznego za każdego widocznego przeciwnika max 30%. Daje plus 5 do obrony za każdego widocznego przeciwnika max plus 20. Oni są bardziej na agresję nastawieni, więc zróbmy sobie to. Sierżant Bridge jest porucznikiem, cudownie. Więc mamy teraz dwóch do wyboru. Wypłoszenie. Pozwala oddać strzał, który wypłoszy przeciwnika za osłonę. Ma dużą szansę na trafienie, ale zdaje mniejsze obrażenia i szybkostrzelność. Potem oddaje serii dwóch strzałów do pojedynczego celu. Każdy strzał ma karę minus 15 do celności. W sumie obydwa są dobre, wiecie. Minus 15 do celności, jak podejdziemy na przykład na jakąś niedużą odległość, wypalimy dwa razy jakiegoś karabinu plazmowego, to może być zabawne, albo ze strzelby. Bierzemy sobie to. Wilting. Świetnie. I teraz damy ci w takim razie widok drużynowy. To samo co u tego Kurosaru. Świetnie. No i dobra. Mamy nowe medale. 9 zwłoków udzielca, zwłoki chryzalida i kawałek broni. $200, dwóch techników, dwóch naukowców. Cudownie. Będziemy cię obserwować. No i to było bardzo ładne. Dobra, dział techniczny. Mamy 8 dni. W takim razie od razu produkuj przedmioty. Myślę, że jeszcze jeden satelita. Świetnie. I się tak zastanawiam, czy hangar... Właśnie, zobacz listę statków. Mowa, że... Zamówimy kolejne inceptory. Choć po dwa na razie. Nie, no może to starczy. Dobra, dział techniczny. Buduję instalację. Chcielibyśmy sobie na pewno wykopać tutaj coś. Tutaj, skoro mamy pieniążki. To mi będzie kosztowało 2 mocy. Już mocy nie mam, tak? Dobra, no to na razie sobie wstrzymamy się. Buduję instalację, skonstruuję ulepszonego meka. Budowa nowego meka to nie. I nie można ulepszyć. Brakujące badania. Tutaj też nic nie zrobimy. W takim razie ulepsz żołnierza. Również nie, ale możemy pójść po naszego nowego numer żołnierzy. O! W zasadzie możemy nawet dwóch nazwać. Okej, okay, więc w następnym odcinku będę musiał pamiętać, żeby... Mamy grenadiera. Nice. Czy ja chcę... Wiesz co? Możemy... W sumie... Poczekajcie. Jakie mamy ulepszenia? Laboratorium. Dziękuję za wsparcie dla zespołu badawczego, dowódco. Dział techniczny, buduj instalację. Laboratorium genetyczne. Jeszcze potrzebuję 7 dni w takim razie. Dobra, to ja już wiem w takim razie, co zrobię. Szkoła oficerska. Dwa żołnierzy. Ciebie inaczej nazwiemy w takim razie. Zdolności ci przy okazji wybierzemy. Bierzemy rakieta. Celownik holograficzny. Rój pocisków. Zwykły strzał z broni głównej nie powoduje zakończenia tury, jeśli oddany z pierwszej akcji. Robimy to. Część mi doradziła, żeby zrobić rakietę rozrywającą, co da dodatkowo 33% obrażeń ze wszystkich źródeł przez kolejne 4 tury. Ta rakieta ma mniejsze siły wybuchu niż zwykła.
żeby jednego przynajmniej mieć takiego. Teraz ma amunicję akumulacyjną, zwiększone obrażenia zdawane robotom wroga o 50%. Szybka reakcja, dodatkowy strzał reakcji, jeżeli żołnierz był w trybie warty i trafił pierwszym strzałem reakcji. Wiecie co? Może jego zrobimy właśnie takiego przeciwko robotom. W ogóle będziemy chodzić z dwoma. Przy okazji i... Dostosuj. A, nie mogę go zmienić. Dobra, to jest po prostu jakaś postać fabularna. To niestety nie będzie. Ale tutaj możemy w takim razie. Dostosuj. Imię. Xanker. Świetnie. I nazwisko Xanker. Niektórzy się śmieją, że ja tak nazywam, ale po prostu wtedy dla mnie to jest bardziej czytelne. Jeżeli będzie tu inne imię albo inne nazwisko, to mi się to zaczyna zlewać. Ja na przykład nie wiem, czy pseudonim, który wam nazwałem, to jest jakieś normalne nazwisko dla Chińczyka. W ten sposób was rozpoznaję. Natomiast jeżeli byłoby inaczej, no to miałbym problem. Dobra. Zrobimy ci jakiś fajny pancerz. Kolor włosów, kolor pancerza. Może takiego jeszcze nie mieliśmy. Piaskowy. Dostosuj. No i oczywiście hełm. Lampeczka? Zobaczmy. Xanker będzie wyposażony w bardzo duże czytniki monitorujący stan zdrowia wszystkich swoich znajomych. I to by było w takim razie tutaj na tyle. Wyposażenie na razie jest spoko. Którą mamy w ogóle? Mamy 36 minut, więc moi drodzy, tutaj podziękuję wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej, papa!